Dzień dobry, witajcie moi drodzy, a dzisiaj materiał dotyczący metali ciężkich. Może zbyt dużo konkretów nie będzie, dlatego że tym materiałem chciałam Was odesłać do innego materiału, a mianowicie do webinaru, który poprowadziłam na temat metali ciężkich. I dawno tutaj na kanale Ivan Dietetyka Kliniczna nie było na temat tych materiałów, które ja produkuję, więc być może osoby, które są tutaj tylko na YouTube, nie wiedzą o tym, że powstają fantastyczne materiały. Dlaczego fantastyczne? Dlatego, że tutaj do Was zgłaszam się z filmikami, które mają 5, 10, 15, 20, 30 minut. Czasami są to dłuższe pogadanki na temat różnych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o webinary, są to wykłady online. No wiadomo, dzisiaj jesteśmy mocno online, dzisiaj jest dużo materiałów w internecie. Dzisiaj nauka odbywa się online, za chwilę mi tutaj kot pewnie skradnie show, bo widzi, że jestem tutaj, więc będzie się chciał tutaj również dostać. Słuchajcie, no dzisiaj zrobiło się bardzo online i wiele materiałów przeniosło się do internetu. Wcześniej te wykłady również odbywały się stacjonarnie. Natomiast ja zawsze dla Was wykłady i webinary, bo one równocześnie się odbywały, nagrywałam. Także wszystko, co było do tej pory, macie na naszej platformie ivandieta.pl w zakładce kursy online. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć właśnie o takim webinarze, który ostatnio się odbył. To jest webinar dotyczący metali ciężkich. Kiedy odbywa się jakiś taki dłuższy webinar, staram się go podzielić na 2 dni, ponieważ wiem, jak bardzo trudno jest się skoncentrować przy długim materiale. I słuchajcie, ten webinar dotyczący metali ciężkich i toksyn w naszym codziennym życiu ma 6,5 godziny. Dlatego nie jestem w stanie na wszystkie tematy tutaj na YouTubie wypowiedzieć się, wiecie, tak od A do Z i staram się to robić w dłuższych materiałach. Więc kupując sobie taki materiał, dostęp do takiego materiału na naszej platformie właśnie Ivan Dieta, macie dostęp dożywotni, to jest po pierwsze, czyli możecie go wielokrotnie odtwarzać, wracać, odtwarzać filmy na platformie Vimeo poprzez dostęp na stronie Ivan Dieta. Więc możecie równie dobrze włączyć sobie to na telefonie, no i po prostu słuchać tego, tak? Nawet jeżeli nie oglądacie, to możecie to po prostu słuchać. Więc to jest fajne, bo ten materiał zawsze można ze sobą zabrać. I do tego jest prezentacja. Czyli można powiedzieć, że taki webinar to jest jednocześnie kurs. No i na naszej platformie macie już materiały dotyczące histaminy, endometriozy, wypadania włosów, jak podnieść testosteron. Jest nawet poradnik, jak morsować. Są webinary dotyczące jelit i one też są akurat 2-dniowe, bo to jest mega, mega długi materiał. Materiały dotyczące pasożytów, ale jest również kurs dietetyki klinicznej. Wiele, wiele innych. Także zaglądajcie sobie i ja myślę, że tutaj po tym, jak odbędzie się jakiś fajny webinar, zawsze będę Wam o tym opowiadać, skracać troszeczkę materiał i mówić, co było. A Wy, jeżeli zechcecie, jeżeli pomyślicie sobie, wow, to jest to, chcę więcej, no to odsyłam Was do tego materiału, dlatego że no warto. Tutaj nie jestem w stanie powiedzieć aż tak dużo, jak tam mówię na spokojnie. Te materiały zawsze są też oparte na bogatej literaturze. No i słuchajcie, jeśli chodzi o metale ciężkie, to ten konkretnie webinar porusza temat związany i z metalami ciężkimi, i z toksynami, które znajdują się wokół nas. W tym materiale omawiam takie codzienne toksyny, które spotykamy w mieszkaniu. Jak sobie zorganizować kuchnię, jak sobie zorganizować mieszkanie, jak sobie zorganizować środowisko wokół nas, jak poradzić sobie z kosmetykami, gdzie kryją się zagrożenia, bo na przykład, dla przykładu, takie tampony, popularne tampony, one są wybielane chlorem. Więc jeżeli wkładamy sobie taki tampon i wiadomo, no ten chlor przez śluzówkę bardzo szybko wchłonie się do naszego organizmu. I można powiedzieć, i co z tego? I odrobina chloru nikomu nie zaszkodziła. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chlor mamy w tamponach, że chlor mamy również w papierze toaletowym, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że czasami zapijamy się ogromną ilością herbaty, a wiemy, że herbata to również fluor, dlatego że herbata naturalnie po prostu wchłania fluor z gleby, więc jeżeli tej herbaty będziemy nadużywać na co dzień, to dostarczymy sobie dość dużo tej toksycznej substancji.
problemem są niestety w naszej codzienności ryby i z tego nie zdajemy sobie kompletnie sprawy. Słuchajcie, kiedy przychodzą pacjenci do mojego gabinetu, w szczególności są to pacjentki i proszę o to, aby zostało wykonane badanie poziomu arsenu we krwi, okazuje się, że każda kobieta, która regularnie spożywa ryby, ma kilka do kilkanaście razy podwyższony poziom arsenu. W Polsce jest pewien profesor onkologii, który zajmuje się właśnie tematem arsenu i który znalazł związek bezpośredni z występowaniem nowotworów, w tym nowotworów kobiecych. Więc to jest bardzo, bardzo ważny temat. Kolejnym pierwiastkiem, który jest podwyższonym, właściwie metalem ciężkim, jest rtęć właśnie pod wpływem spożywania ryb. I tutaj już wiemy, że możemy być zatruci rtęcią, na przykład to mogą być szczepionki, to mogą być jakieś leki, to może być coś z dzieciństwa, to może być jakiś kontakt z rtęcią, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my na co dzień jesteśmy rtęcią truci. I kiedy proszę pacjentów o to, żeby nie robili na przykład specjalnego przygotowania do badania, tylko tak się żywili, jak się żywią i poszli na badanie, to się okazuje, że jeżeli dwa dni wcześniej zjedli rybę, to ten poziom rtęci był we krwi podwyższony. Może nie tak duży jak arsenu, ale był. Co oznacza, że jeżeli jemy rybę 3 razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu, to my cały czas dostarczamy rtęć do naszego organizmu. A wiemy o tym, że możemy mieć zaburzone systemy detoksykujące. I mamy też bardzo fajny webinar na platformie, który się nazywa kryptopilorulia. Jest to defekt metaboliczny polegający na tym, że w naszym organizmie brakuje cynku, brakuje witaminy B6, miedzi, manganu, czyli takich pierwiastków niezbędnych do detoksykacji. I teraz, jeżeli Ty masz podwyższony na przykład poziom hemopiloraktamu w moczu, to jesteś dużo bardziej narażony na to, że te toksyczne substancje zostaną w Twoim organizmie. Bo jak pokazują badania, osoby, które mają kryptopilorulię, mają dysfunkcję wynikającą z tego właśnie, że mają najczęściej ukryte niedobory cynku, a cynk jest niezbędny do różnych procesów enzymatycznych, do procesów detoksykujących. No więc te metale ciężkie czy pasożyty, z tym mamy dużo większy problem, ponieważ jest problem z ich pozbyciem się. To znaczy my się pozbywamy, a to wraca, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, bardzo często również mamy podwyższony poziom homocysteiny. No jak się okazuje, badań jest również mnóstwo i to znajdziecie i w polskiej literaturze i na amerykańskich stronach PubMed o tym, że poziom homocysteiny podwyższony będzie oznaczać jednocześnie procesy takie degradacyjne, takie niszczące dla naszych narządów wewnętrznych, ale w szczególności układu krwionośnego i układu nerwowego. Więc wiemy, że homocysteina i podwyższony poziom może być skorelowany z zaburzeniami detoksykacji. Do tego, jak weźmiemy jeszcze osoby, które mają problem z zaparciami, a wiemy, że, no przepraszam, teraz powiem tak potocznie, tak? My codziennie musimy zrobić kupę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to toksyczne substancje zalegają w naszym organizmie. I moi pacjenci, którzy mają zaparcia 2-3 tygodniowe, mają później ogromne stany depresyjne. No jest to związane z tym, że toksyczne substancje zalegają w naszym organizmie. Więc jak my możemy sprawnie się oczyszczać? Jeżeli zatem masz kryptopilorulię, podwyższony poziom homocysteiny, masz problem z regularnym wypróżnianiem się, być może masz pasożyty, które również wnoszą do Twojego organizmu metale ciężkie, to słuchajcie, jest tak mnóstwo czynników, które mogą zaburzać dobrostan naszego zdrowia. I właśnie ten webinar 6,5 godziny jest po pierwsze o tym, jakie toksyny zagrażają nam na co dzień, jak poprawić sobie otoczenie wokół nas, jak poprawić systemy detoksykujące, od czego zacząć. Ja wiem, że wiele ludzi lubi się leczyć samym, ale nagram o tym ostatnio też materiał, więc też Wam tutaj podlinkuję, ale nie tędy droga, dlatego że znam przypadki osób, które postanowiły zastosować banalne chelatory, jakimi na przykład jest chlorella, czy zeolit, który de facto nie jest dopuszczony przecież do spożycia u ludzi, tylko u zwierząt, ale wiadomo, że w medycynie naturalnej funkcjonuje. Shilajit, mumio i mnóstwo jeszcze innych związków, które poprawiają detoks, czy są po prostu chelatorami. I po zastosowaniu tych chelatorów trafili z obrzękiem mózgu do szpitala. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że nie bierzemy pod uwagę tego, że możemy mieć jakąś dysfunkcję wątroby. Wątroba musi metabolizować i jeżeli nie ma regularnych wypróżnień, to pojawia się więcej toksycznych substancji, co w konsekwencji może prowadzić do encefalopatii wątrobowej, nawet takiej minimalnej.
I przecież w encefalopatii wątrobowej zaleca się stosowanie bardzo dużych dawek laktulozy po to, żeby wywołać regularny rytm wypróżnień, bo wiadomo, że jeżeli się regularnie nie wypróżniamy, to zatruwamy sobie wątrobę. Więc jak my możemy się oczyszczać, jeżeli pewne elementy systemu detoksykacyjnego w organizmie nie zostały przywrócone do równowagi? Więc to powinno być wszystko wprowadzane w odpowiedniej kolejności. No i w tym webinarze również o tym opowiadam. W webinarze znajdziecie również kompleksowy poradnik, jak stosować protokół Cutlera, jak stosować protokół Shade, jak stosować protokół Brausteina, protokół jodowy, ale również mówię o ziołach, które wpływają na detoksykację i mówię o naturalnych substancjach wspierających detoksykację i chelatację. Także jeżeli jesteście ciekawi większej ilości materiału, macie ciekawość tego tematu, to zapraszam Was właśnie do tego materiału. No, a mam nadzieję, że filmem zachęciłam Was też do poszukiwania więcej i że zrozumieliście, że to nie jest takie proste, że stwierdzacie nagle po objawach, jakie macie, że są metale ciężkie, pyk i lecimy sobie z protokołem, będziemy się teraz oczyszczać i wszystko będzie super, bo wcale nie musi być i możemy sobie bardzo zaszkodzić. Dzięki, do zobaczenia.